tvpodkarpacie.pl. W ubiegłym tygodniu nasz region odwiedziła minister Beata Kempa. Jednym z punktów było spotkanie z podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej w Huzelach. Pokazujemy, że można wyjść naprzeciw tym wszystkim trudnościom i dać po prostu opiekę tym osobom niepełnosprawnym. Uważam, że mogę śmiało powiedzieć, że oni się tutaj czują dobrze, jak w własnym domu, że są zadowoleni. Przywozimy, odwozimy. Co jest najważniejsze, odciążamy rodziny od osób niepełnosprawnych i nie można powiedzieć tego, że rząd obecny Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Morawieckiego, nie robi w tym temacie nic, bo zostało bardzo dużo zrobione. To jest dowód na to, że w miejscowościach małych, wiejskich, też mogą funkcjonować takie ośrodki i funkcjonują. Składam wam życzenia, żeby wiodło się jak najlepiej, żeby wszystkie pomysły, wasze plany, zamierzenia, żeby wam się udały, żebyście mogli w sposób niezakłócony, spokojny realizować i wnosić słońce w wasze życie na co dzień. Bardzo serdecznie już dla was i dla waszych rodzin wszystkiego co najlepsze. Dziękuję. Jak każdy anioł musi przynosić szczęście i pomyślność. I tego pani życzymy w tej trudnej pracy, którą pani czyni na całym świecie, bo tak można powiedzieć, na całym świecie. Niesie pani pomoc tym ludziom uciemiężonym, tym dzieciom szczególnie potrzebującym pomocy. Niech zawsze panią wspiera i przynosi, i będzie, ile razy pani spojrzy, to niech przypomina warsztaty terapii zajęciowej. Na pewno. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja sobie tego anioła postawię u siebie w gabinecie, tak, żeby rzeczywiście nas strzegł, ale pomagał nam też podejmować różne bardzo trudne decyzje, żeby nam po prostu pomagał, bo czasami to, jak coś idzie ciężko, to jak jest taka pomoc z nieba, to jest naprawdę zdecydowanie lepiej i przyjeżdża też wiele potrzebuje tych ludzi, którzy niosą pomocy. Są w moim gabinecie, radzimy nad tym, co dalej robić. Niech ten anioł nas strzeże. Bardzo wam za to dziękuję. Bardzo. Ślicznie, naprawdę. Minister Beata Kempa udzieliła pełnego poparcia Józefowi Orłowskiemu w wyborach na urząd burmistrza miasta i gminy Lesko. Po tym, co zobaczyłam dzisiaj w warsztatach terapii zajęciowej, to jestem pewna, że pan Józef Orłowski jest najlepszym kandydatem na burmistrza tego miasta. Przede wszystkim serce dla ludzi, którzy są w potrzebie. To, myślę, jest taka największa wartość, która idzie za tym człowiekiem. Myślę, że też przede wszystkim to, że jest gospodarny, że ma głowę pełną pomysłów, ale i że też te pomysły potrafi realizować, potrafi pozyskiwać środki, przyjaciół dla pewnych przedsięwzięć. Dzisiaj to było widać po radości, uśmiechach ludzi, którzy tutaj, młodych ludzi i starszych, którzy przyjeżdżają tutaj do warsztatów terapii zajęciowej, którzy tutaj starają się czynić swoje życie zdecydowanie lepszym. Również cały zespół, który towarzyszy panu Józefowi, myślę, że ten spokój, opanowanie pokazuje, że pan Józef również potrafi zarządzać zespołami ludzkimi w sposób spokojny, umiejętny i te efekty są widoczne na co dzień. Jestem pewna, gdybym ja miała zagłosować tutaj w Lesku, na pewno zagłosowałabym na pana Józefa Orłowskiego. tvpodkarpacie.pl